Cześć, z tej strony Faral, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać nowe zadanie, które pojawiło się w 10 tygodniu 4 sezonu. A jego treść brzmi: szukaj między tytułami filmów. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem ogłosić, że przygotowałem dzisiaj dla Was dwa konkursy. Sami sprawdźcie, co możecie wygrać. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy w sekcji komentarzy napisać frazę "darmowy karnet bojowy", zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić wyników tego konkursu. Ale to nie wszystko. Do wygrania jest również nowa legendarna broń Nocturno o mocy 106. Schematu Nocturno nie można to być już w grze, albowiem był on dodawany do limitowanej edycji Ratowania Świata. Konkurs ten jest przewidziany dla osób followujących mnie na Instagramie. Moja nazwa Gaming with Farrell. Aby wygrać legendarną broń, wystarczy po zdjęciu konkursowym napisać dowolny komentarz. Link do konkursu na Instagramie macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. A więc tak, moi drodzy, jak każde zadanie z gwiazdką jest banalnie proste. Wystarczy, że ją zlokalizujemy i po nią się po prostu udamy. Dzisiejsza gwiazdka za tydzień 10 znajduje się między rozdrożami Rupieci, stadionem, a tą wyciskarnią pomarańczy? Coś takiego. Dokładnie tutaj na tej kropeczce. Lecimy. Gwiazdka za tydzień 10 znajduje się w tym oto miejscu. Odpalmy koło rakietowe i sami widzicie, jakie to proste. Moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu Wam pomogłem. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco, żeby nie przegapić wyników tego konkursu oraz kolejnych poradników. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, cześć!